Was po długiej dość nieobecności. Ze mną jest latający Wiktoraka Wiktoria. Siemanko. A my jesteśmy na Farmingu 19 i to jest reaktywacja naszej serii, której rozpoczęliśmy w Farmingu 17, polski PGR. Jak widzimy, mamy dość... Ty czemu dalej lewitujesz? Nie wiem. Czekam, aż oprowadzisz. A, dobra. No to tak, zacznijmy od oprowadzania. Na początek mamy dość niewiele maszyn i trzy pola. To są jak gdyby pole numer 9, 11 i 12 są nasze pola. Więc też jak widzimy, jedno pole jest tutaj, to jest soi. I nie jest ich, i nie są one, Bóg wie jak, areałowo wielkie. Ale mamy z kolei bardzo fajny kombajn New Holland TX68, 9000 litrów pojemności, header 6-metrowy. Myślę, że na naszą serię da radę. No jak na początek więcej nam nie trzeba. John Deere'a, no i dwie dość porządne przyczepy. Bodajże mają po 17 tysięcy litrów, więc bardzo dobre. John Deere też jest bardzo fajnie wykonany i ogólnie dobrze zrobiony. Choć widzę, że, że ktoś go nie zostawił. Tutaj oczywiście Wiktor sobie stoi. No i nasze, tam widzimy dalej Ustusy. I Zetora, ale tutaj mamy nasze kultywatory. Agregaty, bądź też tutaj akurat talerzówka. Wszystkie mają tyle samo. Wiktor, poczekaj. Wyłącz go. Wiem, że pięknie brzmi. No oczywiście nasze siewniki, którymi będziemy pracować już niedługo. Mam nadzieję, że jeszcze w tym albo przy... Nie, w tym raczej nie. W następnym odcinku jeszcze nim popracuję. Tym, bo to jest mój faworyt. Bardzo ten siewnik lubię. Tym siewnikiem nie miałem jeszcze okazać. John Deere'em ciągnącym. No. John Deere'em po prostu. Jak i tutaj mamy pługi. Pługi dwa niezbyt szerokie. Mamy czym jak gdyby to ciągać. Więc tutaj nasz areał stoi. Nie areał. Nasza flota stoi, jak i John Deere już podpięty pod przyczepy. Dwa Ursusy. Jeden 12-14. Drugi 16-14. To jest po John Deere drugi najsilniejszy ciągnik. No i Zetor 16-145. Myślę, że to będą fajne maszynki, fajny zestaw jak na taką serię. Taką rozwojową, nierozwojową. New Holland, jestem bardzo ciekawy. W dzisiejszym dniu będziemy nim pracować. Mam taką nadzieję. 16-14 Turbo. Tak, Turbo. Zetor jest w trybie Turbo. Przyjedziesz tutaj do mnie? Nie, to jest Ursus Turbo. Ten ZTS? Nie. Ten, przy którym ja jestem? Mówię, że Ursus 16-14 to jest turbo. Ten żółty. A, no to tak. On jest turbo? Ty. Chodź tutaj. Gdzie on ma znaczenia turbo? A w ogóle fajny easter egg jest z tym ciągnikiem. Jest turbo. Uwaga. Ile wlejesz, tyle spali. Bardzo fajny easter egg z tym ciągnikiem. Chodź, Wiktor, na baku. Tutaj masz. Ile wlejesz, tyle spali. Ano? Tutaj jest ZTS i jestem New Hollanda ciekawy, bo normalnie w real... normalnie to coś służy po prostu do wyrzucania belek, tak z prosy. Jak gdyby jedzie, normalnie to jest pracowane i za tym ciągnik jedzie z tym, z przyczepą i gość na przyczepie łapie te belki. To śmiesznie wygląda i tutaj do tego nie jest podczepiana przyczepa, po prostu jest to całe. Więc myślę, że po prowadzeniu możemy zacząć ruszyć na pola. W dzisiejszym odcinku, jak gdyby będę ja, pojeżdżę New Hollandem. Już może jedźmy, koguty. Wiktor, gdzie jedziesz? A! Tak, Wiktor, to weź mi zaprowadź żonego na pole. Bo pojedziemy tak i wie, czego ogarniesz uda. Bo w dzisiejszym też odcinku Wiktor będzie orał. Więc Wiktor, ja myślę, że będzie wziął tego, niebieskiego. Bo ten może Ursus nie da się robić z obrotowym. Obrotową piątką. Prowadź. Jedziemy na pole, trzeba było tromnąć. Jedziemy na pole 11, gdzie mamy, o kurde, panie. Gdzie mamy pole 11. Do skoszenia. Trochę skosimy. No i ewentualnie popracujemy. W tym czasie Wiktor będzie orał. No i w momencie wymiany Wiktor jak gdyby później wsiądzie na kombajn. No i mniej więcej taki plan odcinka. Może jeszcze dzisiaj zdążymy poorać. Nie wiem jak to wyjdzie. Zobaczymy. Dobra. Trzeba sprawdzić, czy nic nie jedzie.
Okej. Okay. Myślałem, że mi ten poskoczył header. O kurde. Taki głup. Dobra, ja się tutaj zaraz gdzieś postawię. I weźmy sobie przyczepę. To jest pszenica, więc nie wiem jak ona będzie sypała. Weź mi tutaj. Może tutaj ci postawię. Nie. Weź mi gdzieś tutaj na polu już, przy polu. Tutaj czegoś się rozszczep i zobaczymy jak to. Zobaczymy tutaj po wrześniaku jak to będzie sypało. O kurde, muszę jeszcze raz poczepić. Dobra. Nikt tego nie widział. Weź tak bliżej pola, bo ja też nie będę aż tak daleko jechał. Też zrobię dwa czy trzy poprzeczniaki i będę ten. Dobra, żeby tylko pociąg nie odjechał. A teraz zrobię dwa czy trzy poprzeczniaki i ten. No powiem tak. Nie sypię Bóg wie jak dobrze. Chociaż po poprzeczniaku myślę, że tak. Weź tej, nie wiem. Zobaczymy jak to będzie. Powiem tak, po poprzeczniaku prawie 600 litrów. Chyba dałoby się. No tym bardziej, że to było nienawożone chyba. Nie wiem, gdzieś tutaj stań. No myślę, że mi na ten, na kółko powinno mi starszyć. No, bez nawiedzień. No, bo to ja mam te 9 ton. Dobra, ma to widłę, to trzeba by strasznie nisko podnieść. Trochę z kabiny po... O! Przepraszam. Już zabieram telefon. I może być teraz słychać bardziej moją klawiaturę niż dotychczas, ponieważ jestem... Ponieważ jestem po jej zmianie. Więc może być bardziej słychać. Więc ewentualnie to przepraszam. Mówię, żeby ten czerwony brał? Sam? Ten niebieski, żebym brał, a nie czerwony? No tak, bo on jest piątka i to obrotowy. Wiesz, a tamten ma mniej. To jest jak gdyby niebieski jest mniejszy. Ja bym bardziej czerwony widział z tym, z Johnem. Z John Deerem po prostu. No 10 koni zapasu, to bym miał luksus. Gdzie? W czerwonym? No. No to w sumie jak chcesz. Myślałem, że nie da rady. A tamten 5-skubowy nieobracany ma zapotrzebowanie 210. O kurde. I to Johnny do niebieskiego. No to faktycznie. Myślałem, że powinien mieć mniejsze. Myślałem, że na odwrót. No tak, bo on jest taki mniejszy i ten, i płycej. O, jak widzimy zamek z Bjordholm. Gramy na mapie przemasowo, to jest mapa z Modhuba. Myślę, że na tą początkową serię będzie dobra. Jak widzieliście, gospodarstwo nie powala, ale będzie starali się je ten przerobić. Może z czasem przeniesiemy się na inną mapę. Albo powrócimy z serią rosyjski PGR. To akurat Wiktor był na tej serii. Byłeś na serii rosyjski PGR. No, nawet za mną był ostatni odcinek. Dokładnie. Więc. A i fajnie się oglądał, też na live'ach był. Bo polski PGR to była raczej seria singlowa. Pamiętam na kombinacie rolnym. Miałem jeden fajny odcinek zrobiony. Z modami nawet, ze strażą pożarną. Czy orać poprzecznie trochę? A to jak chcesz. To wiesz, my tutaj robimy na jak gdyby mini PGR-ze i musimy jakoś ten, wszystko ogarnąć. To jest w ogóle, jak gdyby zaczęliśmy z mniejszą pompą, bo zazwyczaj, jak sobie przypominacie, PGR-y w naszym wykonaniu z ten. O Boże, nie mogę się wysłowić, przepraszam. PGR-y wcześniej w farmingu 17. No to było na dzień dobry, już idziemy z pompą. Że po prostu od samego początku były dwa kombajny, kilka osób, albo nawet polski PGR, no to już była, no niemały kombajn, wtedy też w sumie mamy większy kombajn, ale no przyczepy to wszystko było już duże. Pola tak samo były duże. A tutaj stopniowo się rozwijamy, jest zapotrzebowanie, to wtedy kupujemy coś. I to nie będzie tak, że coś nas będzie wstrzymywało od kupna, tylko po prostu coś będziemy potrzebowali, to kupimy. W sumie jak to działa.
Mamy na koncie na razie 65. To się niedługo zwiększy. Mamy kredyt? Chyba nie jest spłacony. Ale to wiesz, zawsze można dobrać kredytu i zawsze może przyjść przelew od państwa. Przecież. No to. Przecież my, to jest PGR. Nie zapomnijmy o tym. Zawsze może przyjść przelewik. Nie, to aż tak nie sypię. Bo ja po jednej tym, w jedną stronę i po przeciaku mam 300. Nawet mniej. Nie sypię aż tak bardzo. Więc może jak się uda, całe to pole skosimy na tym odcinku. Zobaczymy. Mam nadzieję, że zbytnio jakichś tam dropów, lagów nie ma. No właśnie. No a to ten. U ciebie. Nie wiem, mi tutaj OBS pokazuje 53 FPS nagrywania. Nie wiem, czy to jakoś ten. Tak, czy to jest, czego to jest wina. Może renderowanie, nie wiem. Bardzo fajnie, przyjemnie się kosi z kabiny w tym kombajnie. Bardzo przyjemny kombajn. Ja myślę, że jeszcze w jedną półkę zrobię, chociaż sobie mogę jeszcze przycinać. O, objechane poprzeczniaki mam. To jak będziesz miał 80%, czy tam 85%, to mówisz, że będziesz pojeżdżał? No. Dobra. Ja myślałem, żeby po prostu usypać na te czy co są. Więc nie wiem. Też trochę długo mi nie było, bo od ostatniego filmu, gdzie zapowiadałem zmiany, minął ponad rok. Więc trochę. No, trochę był zasył na kanale. A teraz postanowiłem wykorzystać czas, żeby coś zrobić. O kurde, trzeba, muszę zmienić ustawienia zdecydowanie. Bo grze pokazuje mi 60 FPS-ów. W momencie, gdy koszę na zewnątrz, ustawił przed chwilą było, tak, teraz jest 30 już. Więc nie wiem, co się dzieje. No, w tą stronę jak się patrzy, mam więcej. Więc przepraszam za ewentualne, po prostu to jest. Jestem po lekkiej zmianie sprzętowej, jeszcze nie mam tych ustawień wszystkich. Tak, kodowanie przeciążone. Tak. To po prostu muszę zmienić ustawienia. Więc. No, dzisiaj chcąc, nie chcąc, po prostu kosimy z kabiny. To jest pierwszy odcinek z 19, nie? Z 19 nie. Ogólnie to jest drugi. Czy nawet trzeci, bo na maratonie coś było 19, ale bo to była taka seria, która w sumie nie wypaliła i właśnie no właśnie już prawdopodobnie nie będzie, zobaczymy. Też niedługo się będzie pojawiała seria z Minecrafta i obecnie może mogą się teraz pojawiać odcinki częściej, ale docelowo. No bo to wiadomo, obecna sytuacja, przymusowe jak gdyby ferie u dzieci w szkole, no wiadomo, wirus panuje, nie mówimy nazwy, bo nie chcę mieć filmu zdjętego, więc jesteśmy jak gdyby, wszyscy są zgłuszeni, tutaj akurat czas mamy na to, żeby nagrać, po prostu żeby się zmotywować to nagrać w końcu, coś nagrać. I po prostu może mogą się pojawiać odcinki więcej odcinków niż raz w tygodniu, ale docelowo chcę, żeby one się pojawiały z częstotliwością raz tygodniowo, więc i to będą zdecydowanie lepsze odcinki niż do tej pory i dlatego mniejsza częstotliwość ich będzie, ponieważ też to będzie coś kosztem czegoś. No i już pierwszy zbiornik. Jak tam tobie to uranie idzie? No, trzeci przejazd robię, nie? Ciężko ma tam? No właśnie leci te 11. No to nie aż tak. Nie aż tak źle. W sumie on chyba 12 może lecieć. No czasami jest góreczka, to pójdzie 9. O. To tak realnie akurat. To tak, to zdecydowanie. Dobra. O kurde, żebym przejechał. A ile masz procent? Ja już wyspałem, bo idealnie miałem 80. Co mówiłeś? Ja idealnie 80 ten, miałem przy końcu przejazdu. Aha, i też w sumie źle pojechałem, bo pojechałem rurą do wewnątrz. Dobra tam. Tutaj jeszcze myślę, że jeden przejazd po drugiej stronie zrobimy i będziemy ten kawałek wykańczać.
Więc mam nadzieję, że to się jakoś uda. Ja myślę, że w tym odcinku zdążymy raczej całą skosić. Bo do tego się też, jak Bóg wie, jak długo nie kosi. I to nie jest też duże pole. Więc ewentualnie złożymy no i... Największe pole ja mam, nie? Największe? Nie, naszym największym polem jest chyba 12 albo 9, więc ty mu chyba orzesz największe pole. Nie wiem, w razie czego też nie oraj całości. No to ty, mam dopiero się przejazdy czwarty zacznę. A, no tak. No zobaczymy, jak to też wiem, będzie. Też odnośnie tego, zdecydujcie się w komentarzach pod filmem, gdzie mam zacząć streamować. Bo planuję streamy, tylko nie wiem gdzie. Czy, tak jak dotychczas, na YouTubie, czy Twitch, a może po prostu na stronie na Facebooku, bo widziałem, że coraz bardziej popularne są streamy facebookowe. Może nie przez to, że ten, że Facebook płaci, a dlatego, że po prostu łatwiejszy jest do tego dostęp i coraz więcej osób na to przechodzi. I nawet tych, co nie są związane z umową z Facebookiem, więc to zdecydujcie. Czy po prostu chcecie, żeby było tak dotychczas, tak jak dotychczas. Dobra, przepraszam za moją dykcję, ale dalej to też nie jest w sumie tłumaczenie. Ale tak, wracając do Meridum. Czy po prostu chcecie, żeby odbywały się streamy na YouTubie, na Twitchu, czy bądź też na Facebooku, bo to w sumie dla mnie nie ma żadnej różnicy, a dla was może mieć kolosalną. Bo planuję z tym powrócić. Fajny projekt się szczególnie do Minecrafta szykuje. Więc zobaczymy. Nie tylko do Minecrafta, nie? Co? Nie tylko do Minecrafta jeszcze, nie? Tak, oczywiście. Ale tam to muszą czekać. Tak, na Minecrafta to trzeba troszeczkę poczekać, musicie. I na inne serie, bo naprawdę baner już zdradza, co będzie. Obecny baner może troszeczkę zdradzać, co będzie. I, ale nie martwcie się, to nie stanie się główną grą kanału. To jest baner tymczasowy. Wszystko zobaczymy, wszystko w swoim czasie. No ale to już prawie kończę. Więc myślę, że tak. Ja czwarty przejazd zrobię. Czwarty? No. A, no to nie, aż tobie nie idzie to. Za chwilę się przejdziemy tam do Wiktora i zobaczymy, jak mu idzie. Nie wiesz co, ale aż tak dużo też nie będzie tutaj z tego pola żniwa. Nie spiasz tak mocno ta pszenica. Bo myślałem, że lepiej sypnie. Bo ja w zbiorniku mam 4000 litrów tam ponad. 4300 brak. Więc myślę, że to pole no jako tako fajnie oddało plon. Ale w przyszłym sezonie trzeba coś pomyśleć tytułem zarobkowego nad nim. No i ostatni przejazd z tej strony. Słuchaj, dokończyłbyś to pole, a ja bym pojechał po ten. Po prasę. Albo poczekaj. No spoko. A wiesz co, ja dokończę i tam zobaczymy, jak ty. Albo. Dobra. Ale co dla ciebie? Zdecydowanie przydałoby się to szybkie bieganie. Komentarz zostawiłem ci na chodzie jak coś. I zobaczymy, jak ty orasz. O nie, czemu uciekłeś? O tutaj. Widzimy piękny ursusik z pługiem. Wiktorowi było ciepło, to sobie pootwierał okna. No nie narzekam na ten zestaw. Pięknie. Ale o, szybkim transportem. Weźmiemy sobie tego Ursusa. O, no tak. Otworzymy sobie. O kurde. Otworzymy sobie, jedziemy. Podpinamy praskę i jedziemy. O. Ty, Wiktor? No? Jak ostatnio podpinałeś prasę, którym ty dziunikiem podpinałeś prasę? Nie wiem. John Deere miał ostatnio podpiętą. Nie, John Deere chyba miał ostatnio podpiętą prasę. Sprawdź, czy w John Deere, że jest bolec.
Bo tutaj ja mam ten, w dyszlu mam bolec od jakiegoś silnika. W prasie. No jest. Aha, no to i... No to nie wiem, ja mam tutaj ten bolec. O kurde, to mi przebiło. Jaki bolec? Zobacz. Bolec zostawiłeś. Aha. Jak ostatnio jeździł z czymś ciągnik, to bolec aż został. No przecież tutaj nie ma. A nie, też jest. No, wszystko ma bolce. Daj nam bolec bratisie. Gdzie jest żółty? Żółty jest na polu. Żółty też ma bolec, więc właśnie. Ja tam nie wiem. Nie, ale ładnie zrobiony model. Tylko jedyne czego mi brakuje, że jak kierunki są. Teraz muszę się zobaczyć. Nie widać kontroli tych kierunków. Ale jestem ciekawy tej prasy. Jak ona się będzie zachowywała. Dobra. Jesteś gotowy na obstrzał? O kurde. Dobra, ja opuszczę. O panie. Od razu opuściłem i ten. I ursus na pełne obroty od razu skoczył. Dobra. Zaraz chyba wyleci pierwsza... O kurde! To faktycznie latają. Latające kostki. Latające kostki. Wiktor, chodź zobaczysz to. Bo to jest hit. To są latające kostki. Weź być z kombajnu. O panie, headera nie podniósł. Po trawie przejechał. Weź człowieku, będziesz czyścił ten kombajn. I to zboże, co ogłosiłeś. Będziesz to czyścił. Weź być i chodź. Chodź tutaj do mnie. To jest piękne. I patrz cały czas na tył. O, poszło. Się zawiesiło. Tak, latające belki. O. Uważaj, bo w głowę dostaniesz. Jaki siłacz. Ty, co ty robisz? Uważaj, bo w głowę. Bez kasku, to tak? Średnio. No, ciekawa prasa. To po raz pierwszy widzę taką kłyskującą. Latające kostki. Ty, weź nie podchodź i wychodź zaraz z kombajnu przypadkiem. O kurde, jak to śmignęło. Nie wychodź zaraz przypadkiem z kombajnu, bo dostaniesz w głowę. O, aż to jest po prostu piękna chwila. Żeby zrobić miniaturkę. No kurde. Takiej akcji dawno nie widziałem, ale podejrzewałem, że to tak będzie właśnie. Gdyż no normalnie widziałem, że tak coś jest. Nie, ale fajnie rusza tą prasą. I w tej chwili, no zaraz powinno wskoczyć, no tak gdyby jest po zacząć ścięcie prasy. Jedynie czego mi brakuje, to ten ciągnik jakby zasłania mi podbierak, przez co nie widzę go aż tak dobrze. Oho. Ty, bo mi się chyba ta belka zawiesiła. No. Teraz trzeba będzie ją przepchać. O! Uważaj! Ej, gdzie jest ta belka? Ej, gdzie jest ta belka? Gdzie belka? O, co jest? Aha, chyba już wiem. To jest wszystko animacja. To jest zrobione na podstawie animacji, że to wygląda jakby to wyrzucało. Popatrz, teraz trochę wezmę. I ona spada? No leci jak gdyby w dół, zobaczymy, bo ona tak przed chwilą... To jest animacja, no. O, no. To jest animacja, jak gdyby jest tutaj... O kurde, dyszel prawie złamany.
ale fajnie zrobione. Fajniejsze niż te Sydney. Będzie można za nią śmiało podłączyć jakąś przyczepkę samozbierającą, żeby to od razu rzucało. Bo ja widziałem. No, ale to są chorą rzucane. Z której strony brałeś header? Więc to już byłem do pustka. Zaraz tam. Dobra, wyłączę. Bo ekologicznie bądźmy. Wiesz co, tak jak chyba masz. Po prostu tym takim skosikiem na dół. Czy tutaj, zobacz, tutaj masz to drewno, jak gdyby tą belkę. To że na tym te ostrze cały. Taki wózek, nie? No tak. O, całą przyczepę prawie ukosił. Była? To nieźle. Ja coś tam przejść na sobie na 12. I ewentualnie nie wiem. Nie ma problemu. No, jak coś to zaczniesz coś. Naprawdę. Prasa pozytywnie mnie zaskoczyła. Dość śmieszna. I myślę, że zostanie z nami na dłużej. New Holanda. Kiedyś swojego czasu był film, gdzie właśnie taka prasa z tą wyrzucającą była tak ustawiona, że i to chyba w Polsce gdzieś nawet, bo to były, widziałem, że tam na filmie były ursusy i w Polsce nawet takie coś było. Jest ze ściany. Tak, ale że ktoś po prostu... nie, nie. No może, Sipa to nawet była. Ale chodzi mi o to, że właśnie z takim czymś prasa była ten przerobiona tak, taka moc była wrzucona na to. Na ten no tam były wałki jeszcze, no. Tak, a na takie właśnie to wyrzucające, to też było dłuższe. I ten. I gościu po prostu, nie wiem, 20 metrów za tym jechał z przyczepą i to po prostu leciało. Boże, jak on tam pojechał! Jak nim rzuciło! Jak to on rzuciło! Poszedł jak wściekły. No ładnie się to zbiera. I tak myślę, że można to na początek zbierać ręcznie, ale no to będzie zbyt dużo pracy. A no wiadomo, jak na PG, że liczy się czas. Więc tutaj praktycznie jeszcze kombajn nie skończył. Wiadomo, kosić, a my już jedziemy prasować. Nie, ale naprawdę pasuje do tej prasy, ten ciągnik. I myślę, że no ta seria zapowiada się dość ciekawie. Faktycznie pod nie robię. Sam? Faktycznie pod nie robię. Nie, no to jak chcesz, wiesz, możesz też trochę poorać. No, no, nie, nie, tam jest. No, tam jest soja i wiesz. No, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No, bo jest na panie wyłączone. Nie no. Powiem tak, jedyną wadę jaką ma ta prasa, to ona strasznie rozrzuca belki. I mimo może te 600 litrów pojemności, ale jednak rozrzuca. To mówisz, żebym kosił, a nie orał? No nie wiem, no to jak, no można trochę ten. Możesz trochę pokosić, zresztą tak zaraz będziemy mieli koniec odcinka, więc ja się tam do ciebie przejdę. I zobaczymy jak to będzie. Niestety nie udało mi się z całego pola stosować. I też ten wał. Nie, może na następnym odcinku zrobimy jakieś prace, później no albo dalej żniwa. Zobaczymy. Ja też nie chcę mieć w sumie dwóch odcinków po rząd czy ze żniw. Więc jakieś prace po żniwne, może orka na dwa zestawy. Jak widzieliście, jeden nasz piękny zestaw. Drugi, zresztą widzieliście, pułk. Więc mam nadzieję go wykorzystać. A ta seria będzie się pomału rozwijać. No zobaczymy jak to też będzie. Mamy 30 minutę nagrania. Więc myślę, że to będzie odcinek dobry, nie za długi, nie za krótki, tylko się będzie przyjemnie oglądało. Wiem, że też aż tak dużo tych akcji dzisiaj nie było. Ale no to są żniwa i nie mamy aż tylu rzeczy do roboty. Na chwilę obecną. Ale może niedługo się będzie tyle pracy, że nie będzie w to ręce włożyć. Rąk włożyć, o przepraszam, to rąk w polsku. I co? Tak możemy zostawić. Tutaj nasz piękny zestaw jest na polu. Jeszcze przejedziemy. A może jeszcze przejedziemy tym. Wysypiemy się. To aby szczepy było spane.
Boże, kto to... Kto... pozamykał... Dobra, tutaj okno może być. Kto zamknął drzwi? Klimatyzacja w żołnierze nie nabita. Jeszcze człowiek udusz się. Nie wiem. To jest już... szczyt bezczelności. Dobra. Jeżdżę coś? Nie. Wyciągamy ten zestaw. Jak tam u ciebie jest sypie ta soja? No, zrobiłem, robię trzeci przejazd i mam ponad połowę trzeciego przejazdu. O, no to nie aż tak dużo. Dobra, o kurde, podbiło mnie. No dobra. Wysypujemy. O której strony zacząłeś? Od drogi, ale teraz się przeciąłem. Dobra. Teraz do ciebie jadę. Jakbyś chciał się sypać? Nie, no mam półtorej tam. Nie, no to też w sumie. I całe pole na zbiorę zbiorę. Dobra, tak oto będziemy kończyć ten odcinek. O kurde, jeszcze wapno musimy kupić. No to. Więc już chyba wiadomo, co będzie w przyszłym odcinku. Jakieś wapnowanko nam się szykuje. A tutaj kombajnista, aka kombajnistka Wiktor. Pięknie kosi. Proszę, zobaczcie, jak tutaj ładnie idzie przy pokos. Jest równiusieńki. Sieczka elegancka. Jak widzimy, kombaj 25 i tyle jedzie. No i tak oto kończymy nasz pierwszy odcinek. Nie zapomnijcie o subiku i łapeczce w górę. No i do następnego odcinka i trzymajcie się i cześć.